Historia Piotra jest dość wyjątkowa. Możemy powiedzieć, że Chrystus nie wybiera doskonałych, ale doskonali tych wybranych, dlatego że widzimy na przykładzie Piotra, jak Jezus, znając słabości tego apostoła, wybiera go i w trakcie swojego nauczania i potem po zesłaniu Ducha Świętego przemienia go w wiernego, wytrwałego ucznia, który nie jest tym samym Piotrem sprzed zmartwychwstania. Jak łatwo możemy mówić o naszej wierze, jak wielokrotnie możemy powiedzieć, tak, ja jestem wierzącą osobą i naprawdę oddanym Chrystusowi. Jak wielokrotnie możemy obiecywać wiele w naszym życiu i jak trudno jest wypełnić dane słowo. Piotr jest przykładem tego, że Chrystus jest w stanie przemienić nasz charakter, naszą osobowość. Jest w stanie. Ten Piotr, który sprzeciwia się krzyżowi, ten, który po wybraniu i tych pięknych słowach Chrystusa, ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduje mój Kościół, mówi potem, nie wydaje mi się, że byłoby rzeczą dobrą, żebyś umarł na krzyżu. Dzięki Bogu nie spełniły się pragnienia Piotra i Jezus umiera za nas na krzyżu, zbawia nas od grzechu, śmierci i szatana. Wielokrotnie my, zdając sobie sprawę z naszego wybrania, z tego, że Bóg ma dla nas wszystkich misję, możemy popaść w pewną pychę, która stawia warunki Panu Bogu i dyktuje to, co jest dobre, to, co jest pożyteczne, to, co jest wyjątkowe. Piotr, który mówi Jezusowi, oddam swoje życie za Ciebie, potem zdaje sobie sprawę, że jego obietnice są bardzo kruche, jego obietnice nie mają pokrycia w czynach. Dzisiaj, wsłuchując się w Ewangelię, zdajemy sobie sprawę, że nawet zmartwychwstanie Jezusa nie przemienia Piotra w sposób całkowity. Jezus w dniu zmartwychwstania odwiedza apostołów w Wieczerniku i mówi: przyjmijcie Ducha Świętego. Przyjęli Ducha Świętego? Oczywiście, że tak. Go przyjęli, ale jeszcze nie byli pełni Ducha Świętego. Połowiczna wiara, wypełnianie przykazań w 50-60% nie jest wystarczające. Wiara to nie jest jak dziesięcina. Nie można ich przeliczać w 10, 20, 40%. Albo się kocha, albo się nie kocha. Więc Chrystus oczekuje od Piotra jego całkowitego oddania. Pełni wiary, napełnia go Duchem Świętym w dniu zesłania Ducha Świętego. Piotr, ten, który tylko i wyłącznie przyjmuje Ducha Świętego w dniu zmartwychwstania, po pewnym czasie, chodząc po brzegu jeziora Tyberiackiego, mówi: wrócę do mojego życia sprzed wybrania. Po prostu wezmę moją łódź i zacznę łowić ryby. To, co słyszymy w Ewangelii, daje nam dużo do myślenia, dlatego że słowa Piotra pociągają innych apostołów, aby zostawić swoje powołanie bycia rybakami ludzi i powrót do tego, co było przed spotkaniem z Chrystusem. Piotr przyjął Ducha Świętego? Oczywiście, że tak. Więc połowiczne przyjęcie łaski nie jest wystarczające do tego, aby być wiernym. Piotr zdaje sobie sprawę z tego, że jest w miejscu, które Chrystus nie wybrał i robi to, co nie jest zgodne z wolą Bożą. On nie jest już rybakiem, zwykłym rybakiem, jest rybakiem ludzi. Więc zdaje sobie sprawę z tego, że może pracować całą noc, cały tydzień, cały miesiąc i nie będzie łowił ryb. Pozostanie z pustymi rękoma. Jezus pojawia się na brzegu. Piotr go poznaje, skacze do wody i spotyka Jezusa, który zadaje mu trzy pytania. Te trzy pytania
To jest odpowiedź Jezusa na niewierność Piotra. Odpowiedzią jest miłość. Kochasz mnie bardziej niż ci inni? To samo pytanie zadaje nam Chrystus, kiedy jesteśmy w stanie słabości, grzechu, niewierności. Bóg przychodzi i nas pyta o miłość. Dlatego, że miłość jest tą więzią doskonałości między nami i Panem Bogiem. To o miłość Bóg prosi. To o miłość Bóg pyta. Chce nam dać misję. I chociaż Piotr według tłumaczenia tylko i wyłącznie odpowiada: tak, lubię Cię, Jezus daje mu misję bycia pasterzem, pomimo jego słabości. Ale też Jezus pokazuje nam, że potrzebujemy w naszym życiu codziennym chrześcijańskim odpowiedzieć za nasze czyny, za nasze słabości właśnie miłością. Miłością. Słabość Piotra z jednej strony, jego słabość przed krzyżem, w obecności krzyża, cierpiącego Chrystusa, i potem jego słabość po zmartwychwstaniu zbliża nas do naszych słabości, do naszych grzechów, naszych niewierności. I dzisiaj Ewangelia jest lekarstwem, które sprawia, że możemy odnowić nasze przymierze z Chrystusem i otrzymać misję specjalną. Misję bycia pasterzem. Nie tylko i wyłącznie jako księża, osoby konsekrowane, ale też jako świeccy.